13 stycznia w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu odbyła się konferencja prasowa dotycząca stawek za metr sześcienny wody i ścieków, które obowiązywały będą na terenie miasta i gminy Sieradz od 19 stycznia 2021 roku. W konferencji uczestniczył prezydent Sieradza oraz prezes MPWiK. O komentarz w sprawie stawek poprosiliśmy wójta gminy Sieradz Jarosława Kazimierczaka. Ten wniosek miasto i MPWiK złożył 3 lata temu. Prezes Wód Polskich dwukrotnie odrzucił wniosek MPW i pana prezydenta o podwyżkach na terenie miasta i gminy. No nie wiem dlaczego 28 grudnia pan prezes zatwierdził te taryfy, które mają obowiązywać. Nie zgadzamy się. Z tymi taryfami, które będą obowiązywać od 19 stycznia. Bardzo się dziwię, dlaczego są mieszkańcy gminy nierówno traktowani z mieszkańcami miasta. Jest to wspólna aglomeracja miasta i gminy, wspólna inwestycja realizowana w 2006-2011 roku z miastem i z no, Bardzo jestem zaskoczony tą decyzją. Gmina Sieradz nie zgadza się na zaproponowane stawki podczas konferencji i z pewnością podejmie działania w tym zakresie. Będziemy dalej walczyć. Nie zgadzamy się z tymi podwyżkami, które prezes Wod Polskich przyznał MPWIKowi i miastu Sieradzowi. Mieszkańcy gminy są dyskryminowani i będziemy się odwoływać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wyrażamy wątpliwości co do brakujących ilości ścieków z terenu gminy, jak i brakujących ilości przyłączy. Będziemy to wyjaśniać i chcemy tylko uralnienia cen i niedyskryminowania mieszkańców gminy Sieradz. O kolejnych krokach i podjętych działaniach ze strony gminy Sieradz informowali będziemy Państwa w najbliższych programach informacyjnych w telewizji, na stronach telewizji internetowej, profilu Facebook i na stronie gminy Sieradz.